9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy, tak jak mieszkańcy pozostałych 26 krajów Unii Europejskiej, będą wybierać swoich przedstawicieli. W Polsce wybieramy 53 osoby, które zasiądą w Parlamencie Europejskim wśród 720 posłów i będą decydowały o prawie obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. A przepisy te dotyczą życia codziennego każdego z nas. Takie zwykłe, codzienne przepisy, z którymi mamy do czynienia, chronią nas na przykład przed zalewem niebezpiecznych dla dzieci zabawek, bo wszystkie zabawki, które kupujemy w naszych sklepach, muszą przejść testy i nie ma takiego ryzyka, że na przykład zabawka dla niemowlaka będzie zrobiona z trującego plastiku albo że odpadnie jakaś mała część, którą dziecko się udławi. Kolejny przepis, kolejny, można powiedzieć, pakiet przepisów to nasze bezpieczeństwo w sieci. Jesteśmy chronieni przed rozmaitymi atakami, przed molestowaniem w sieci, przed wykradzeniem danych, przed podszywaniem się pod nas. Te przepisy wchodzą w całej Unii Europejskiej. Mówi się w tej chwili o platformach internetowych, handlowych, które muszą się dostosować do polskich przepisów, ale to są przepisy europejskie przede wszystkim, które również w całej Unii obowiązują, czyli mamy gwarancję zwrotu. Polska jest w Unii Europejskiej już 20 lat i wielu Polaków może nie pamiętać, że przepisy unijne pozwalają obywatelom państw członkowskich korzystać na przykład z tańszych usług obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. To są chociażby również tańsze, niższe koszty telefonów komórkowych, czy rozmów przez telefony komórkowe, czyli zlikwidowanie roamingu w całej Europie, co szczególnie jest ważne właśnie w tej chwili przed wakacjami. Nie płacimy dodatkowo, tak jak miało to miejsce kiedyś, może już zapomnieliśmy, ale to też właśnie uchwalił Parlament Europejski. Jak zagłosować? Głosuje się w miejscu swojego zameldowania lub tam, gdzie dopisaliśmy się do listy wyborców lub w dowolnym lokalu wyborczym, mając zaświadczenie o możliwości głosowania. Otrzymamy w tym wypadku tylko jedną kartę, na której znajdą się wszystkie listy z kandydatami, aby oddać ważny głos. 9 czerwca dla wszystkich wyborców we Wrocławiu będzie dostępnych 332 lokale wyborcze. W większości są to miejsca, które są już znane, czyli były dostępne chociażby podczas głosowania do wyborów samorządowych. Jeżeli ktokolwiek ma jakie wątpliwości, gdzie zagłosować, może sprawdzić to m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wtedy wpisując swój adres zamieszkania, strona przekieruje nas do najbliższej komisji, która jest przygotowana na naszą wizytę. Wybory do Parlamentu Europejskiego w różnych krajach członkowskich odbywają się w różnych terminach, między 6 a 9 czerwca. W Polsce głosujemy w niedzielę 9 czerwca. Także Polacy głosujący za granicą głosują 9 czerwca bez względu na datę głosowania w kraju, w którym przebywają. Lokale wyborcze czynne są między godziną 7 a 21. Ważne, aby mieć przy sobie dowód osobisty lub aplikację mObywatel albo paszport. Monika Suder, Echo 24. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym wydaniu programu Wspólnie EU. Witam Państwa wspólnie z współgospodarzem tego programu, dyrektorem Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, panem Leszkiem Gasiem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Namnożyło nam się tych rocznic. Właśnie obchodziliśmy 35. rocznicę wydarzeń 4 czerwca 1989 roku. Niezwykle ważna data w naszym kalendarzu, bo co prawda tamte wybory nie w pełni były demokratyczne i nie w pełni wolne. Natomiast jednak jest to data symboliczna, która no jest przełomowa. Przede wszystkim to chyba pierwszy raz w naszej historii i bardzo nielicznie w ogóle w historii świata, kiedy w kraju tak dużym i o takim geopolitycznym położeniu jak Polska do takich zmian doszło w drodze pokojowych przemian. Ja bym się chciał pana zapytać, czy wtedy, te 35 lat temu, pan wierzył i myślał o tym, gdzie my się po tych 30-35 latach znajdziemy? Ja miałem wtedy 10 lat i bardzo dobrze pamiętam te wybory. Moi rodzice byli zaangażowani po stronie opozycji demokratycznej i wszyscy bardzo emocjonalnie podchodzili do tego wydarzenia. Z jednej strony była wielka nadzieja, z drugiej strony obawa, że to nic nie da, ale okazało się, że ci, którzy mieli więcej nadziei niż obawy, mieli rację.
I tutaj to, co jest ważne. Każda zmiana budzi obawy. To jest... Ta atmosfera właśnie zwycięstwa, ona jeszcze była taka niepewna od razu po ogłoszeniu wyników wyborów, bo wszyscy obawiali się, jeszcze mając w pamięci 10 lat wcześniej, czy niecałe 10 lat wcześniej, stan wojenny, gdzie też po okresie takiej euforii wjechały ciemne czołgi. Tak, wjechały czołgi, przyszły ciemne lata. Ale okazało się, że właśnie i o tym musimy pamiętać i to jest chyba z tych wyborów czerwcowych 89 roku taka najważniejsza lekcja historii już dla nas, no bo 35 lat to już można powiedzieć historia, że wrzucając głos do urny możemy zmienić świat. I tak się stało. Tak się stało. I to właśnie byłby fantastyczny argument dla wszystkich tych, którzy nie wierzą dzisiaj, że ich głos może coś zmienić. Okazuje się, że może. Jeżeli miliony Polaków, Polek i Polaków pójdą do urn, to tak jak w 89 można przynieść tak kolosalną zmianę. No może dzisiaj nie mamy takiej sytuacji, że stoimy na progu zmiany systemowej, odrzucenia starego porządku. Natomiast też gra toczy się o bardzo wysoką stawkę. O obronę Europy tak naprawdę, tak? Przed tym, co się dzieje wokół niej, ale i też przed tym, co próbują siły zewnętrzne robić w środku. A proszę mi powiedzieć, czy wtedy, jak pan przysłuchiwał się rozmową rodziców ze znajomymi, przyjaciółmi, czy wtedy ludzie wierzyli, że możemy stać się częścią zachodniego świata, a Europa Wschodnia stanie się Europą Środkową? To były marzenia, to wiara z jednej strony, ale perspektywa była bardzo odległa i to wszystko było wypowiadane w takiej sferze życzeń, marzeń, pragnień, trochę niemalże fantazji, bo ludzie mówiąc to nawet od razu korygowali się, mówili, że no tak, tylko że to kiedy, za 100 lat, tak, czy w ogóle. Po prostu no, są takie sytuacje, my żyjemy w takich czasach, nam przyszło szczęśliwie żyć w takich czasach, że rzeczywistość przerosła naszą wyobraźnię. I tak jak mówiłem, nawet wyobraźnię tych optymistów, tych wszystkich ludzi, którzy świadomie, aktywnie działali w opozycji demokratycznej, którzy czytali, którzy no, widzieli, wiedzieli, to jednak ten horyzont wyobraźni w tej Polsce PRL-u schyłkowego, takiego ostatecznego kryzysu i politycznego, i gospodarczego, on mimo wszystko był ograniczony, więc Zachód jawił się jako taki niedościgniony wzorzec, a dzisiaj ja śmiało, i to powtarzam często w różnych rozmowach, ja jestem zwolennikiem takiej wizji, że nie ma czegoś takiego już jak Zachód, w tym sensie odróżniającym, bo to, co się w Polsce dzieje, to, co my mamy, tak, to, no, wystarczy też popatrzeć na jakieś wskaźniki makroekonomiczne, jak wygląda nasze PKB, chociażby w taki bardzo prosty sposób, tak, ale to oczywiście PKB to jest jeden z tych czynników, ale sposób życia, to jak my żyjemy, to jakie my mamy w tej chwili kłopoty, problemy, a jakie mieliśmy w 89 roku, tego się nie da porównać. To jest bardzo ciekawe to, o czym pan mówi, bo rzeczywiście mniej więcej w połowie lat 80. miałem okazję pierwszy raz w życiu być na wyjeździe zagranicznym. Mój tata wrócił z krótkiego wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych, miał jakieś dolary i pojechaliśmy po raz pierwszy na wakacje do Grecji. Już pomijam mordęgę tej drogi do tej Grecji samochodem produkcji radzieckiej, żeby była jasność, i przejścia przez te wszystkie przejścia graniczne, godziny stania w kolejkach, wybabaszone i przyczepa kempingowa i samochód, ale chodzi mi o to, że jak już dojechaliśmy do tej Grecji, to dla mnie to był jak raj jakiś, tak? Znaczy ja po prostu jako dzieciak w tamtym czasie patrzyłem na te sklepowe półki i nie byłem w stanie uwierzyć, że tak wszystko może być. W tejże Grecji byłem nie tak dawno i śmiem twierdzić, że my jesteśmy w tej chwili krajem bardziej rozwiniętym, o wyższym poziomie życia. Poziom życia w Polsce jest zbliżony do tego, co się dzieje w Hiszpanii. Myślę, że troszkę wyższy niż w Portugalii. Jadąc do Francji, też się nie mamy czego wstydzić. Oczywiście są pewne różnice, one wynikają też z zaszłości historycznych, z pewnych też przyzwyczajeń, choćby nawet wizerunkowych. Nasze sklepy niektóre wyglądają trochę inaczej. Ale jeśli chodzi o poziom życia,
dajemy radę. Są oczywiście kraje zamożniejsze ciągle od nas, nie da się tego ukryć, ale to nie jest tak, że jedziemy gdzieś do jakiejś bajki. Jedziemy po prostu do kraju, z którym śmiało możemy się porównywać. I tutaj ta różnica się zatarła, można powiedzieć. Ona się zaciera na szczęście też w mentalności, no bo tutaj zawsze jest tak, o tym socjologia nam mówi chociażby, że różnice materialne szybciej postępuje ich wyrównywanie niż takie różnice świadomościowe. I my bardzo często jeszcze, szczególnie te starsze pokolenia, one gdzieś mają w tej świadomości nadal taki wzór właśnie Polski biednej, czy Polski jako takiej ofiary, czy jako ubogiego krewnego. Na szczęście młodzi już nie. Ale na szczęście młodzi już nie. I to jest też ta ogromna zmiana i to jest ta zmiana, która będzie zmianą trwałą. Tej świadomości przez te 35 lat, czy przez te ostatnie 20 lat w Unii Europejskiej, kiedy ta zmiana gwałtownie przyspieszyła, że my musimy spojrzeć na to, że my jesteśmy, jako Polska jest historią sukcesu. Jest historią sukcesu i transformacji. Na skalę świata. Chociaż trzeba przyznać, że ta transformacja dla wielu grup społecznych była bolesna i do dzisiaj jeszcze są ślady negatywne. Oczywiście, że tak. Z którymi się musimy borykać. Tylko znajdźmy kraj, w którym nie ma tego. Tylko ja pamiętam z kolei w 1989 roku myśmy wakacje z rodzicami wyruszyli dużym Fiatem na taki objazd Polski. To były takie różne miejsca turystyczne, takie znaczące pomniki historii i równocześnie jadąc tam pomiędzy tymi miejscami, miastami, cały czas słuchaliśmy radia i w tym czasie formował się rząd Mazowieckiego. Właśnie ta rewolucja pokojowa, wyborcza się dokonywała i z tego wyjazdu mamy mnóstwo zdjęć i dzisiaj jak się ogląda te zdjęcia, czy z Warszawy, czy z Wrocławia, czy z Krakowa, czy z Zakopanego, czy z wielu innych jakichś takich właśnie miejsc, to jest zupełnie inny świat. Jest to porównanie właśnie ten moment tego startu 35 lat temu, a nawet moment startu w 2004 roku, czyli 20 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii, on był zupełnie inny. I w takim Wrocławiu na przykład doskonale to widać. Dokładnie. Mój znajomy, który wyjechał z Wrocławia, wrocławianin, w okolicach 2004-2005 roku, już dobrze nie pamiętam, przyjeżdżał do Wrocławia co 3-4 lata, jak się spotykaliśmy, to mówił mi: Paweł, ja chodzę po ulicach i nie poznaję, to jest, ja za każdym razem przyjeżdżam do innego miasta. Tak duże tempo było zmian. Ale obchodziliśmy też 20. rocznicę wejścia do Unii Europejskiej, co miało miejsce w maju 2004 roku. Tutaj mniej więcej nad Pana głową na ekranie mamy ciągle takiego pina rocznicowego, który to wydarzenie przypomina. To było swego rodzaju zwieńczenie tych wielu, wielu lat starań, żeby rzeczywiście dołączyć do tego świata Zachodu. Mówimy o tych zmianach ekonomicznych, o tym wzroście gospodarczym. Zresztą ostatnio czytałem takie bardzo ciekawe zestawienie, że w tych 35 latach po 1989 roku jest tylko jeden kraj, który wyprzedził nas rozmiarem wzrostu gospodarczego i są to Chiny. Na drugim miejscu w ciągu tych 35 lat w skali całego świata jest Polska. Więc jakby mówienie w kontekście tygrysów różnego rodzaju, no to na pierwszym czy na drugim miejscu należałoby wymienić właśnie Polskę. Chiny to jest oczywiście zupełnie inna kategoria, inna historia, inne powody, dla których ten ich wzrost wyglądał tak, jak wyglądał. Ale chciałem Pana zapytać już właśnie nawet nie o te kwestie ekonomiczne, tylko może o kwestie właśnie pozaekonomiczne, czyli co jest takie najistotniejsze w Pana ocenie, jeśli chodzi o te 20 lat w Unii Europejskiej? Myślę, że przemiana świadomości, znowu powiem to, taka świadomość, że właśnie my zabezpieczyliśmy sobie przyszłość jako Polska i zdjęcie, już tak górnolotnie może też to ujmę, zdjęcie pewnej dziejowej, geopolitycznej klątwy z Polski, bo każdy, kto uczył się historii, od samego początku spotyka się z tym takim właśnie dramatem geopolitycznym
tego terytorium, które później stało się Polską, pomiędzy Rosją a Niemcami, gdzie ciągłe wojny, najazdy, jakieś niebezpieczeństwo ze strony sąsiadów, łakomy kąsek, równina, więc te wszystkie uwarunkowania, o których się mówi. I z drugiej strony to, co uderza za każdym razem, ta słabość naszych sojuszy, taka niesłowność sojuszników i to, że w godzinie próby zostawaliśmy sami. I później oczywiście no, wiemy, jak się historia tragicznie toczyła. Wchodząc do Unii Europejskiej w 2004 roku, przypieczętowaliśmy tą decyzję, którą podjęliśmy w 1989 roku, że my chcemy być państwem wolnym, my chcemy być społeczeństwem, które samo o sobie stanowi i które nie chce być zależne od jakiegoś właśnie wielkiego brata. No tutaj to przekleństwo naszej historii to jest nasze uzależnienie czy stłamszenie przez Rosję. I my powiedzieliśmy wtedy bardzo wyraźnie to, co już przez dziesiątki lat opozycjoniści gdzieś protestując na ulicach krzyczeli: nie chcemy być wasalem Rosji, chcemy być w rodzinie niepodległych, demokratycznych, bezpiecznych państw. Praworządnych. I myśmy sobie zabezpieczyli, wchodząc do Unii Europejskiej, wcześniej wchodząc do NATO w 1999 roku, czyli 10 lat po tych wyborach czerwcowych, bardzo szybko tak naprawdę to się udało. Zabezpieczyliśmy sobie przyszłość, przyszłość kolejnych pokoleń i teraz bardzo dobrze to widzimy. To bezpieczeństwo ono było uśpione, bo ono nigdy nie było konfrontowane z zagrożeniem. Teraz to zagrożenie jest realne i ono jest na tyle realne, że czasami nawet no, przerysowane, że część ludzi, z którymi wszyscy tutaj pewnie znamy, takie osoby, z którymi rozmawiamy, gdzieś popada w jakąś taką panikę. Jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni nie tylko gospodarczo, ale bardzo wyraźnie widać to, że jesteśmy bezpieczni militarnie. Jeżeli w tej chwili na przykład polski rząd podejmuje decyzję o zbudowaniu systemu obronnego, to ten system obronny będzie również budowany ze środków Unii Europejskiej. Ale, i takie deklaracje ale to już również, tam padają. Tak. Takie deklaracje bardzo wymierne padają, ale to również jest ta świadomość, że tutaj wszyscy, i to też jest zasługa Polski i takich zabiegów dyplomatycznych, czy przekonywania naszych partnerów, że rzeczywiście Rosja jest tym przeciwnikiem. I myśmy z jednej strony sami sobie zbudowali to bezpieczeństwo wśród naszych partnerów w Unii Europejskiej i w NATO, a z drugiej strony udało nam się przekonać tych partnerów, gdzie leży to realne niebezpieczeństwo, bo myśmy to doświadczenie historyczne z Rosją mieli. Tak? Pierwszy raz w historii, kiedy Niemcy przyznały głośno, że Polska miała rację. I niemieccy politycy trochę późno, nie da się ukryć, i trochę po drodze narozrabiali, ale jednak biją się w piersi i mówią: tak, rzeczywiście popełniliśmy nieprawdopodobne błędy w naszej polityce zagranicznej dotyczącej chociażby uzależnienia od źródeł energii z Rosji. Trzeba było słuchać Polaków. Ja pamiętam no, praktycznie od samego początku, ja w Parlamencie Europejskim pracuję od 2005 roku i pamiętam, że no, praktycznie niezależnie od barw politycznych polscy posłowie starali się właśnie uświadomić, jak wielkim zagrożeniem jest Rosja, bo mieszkańcy, nie wiem, Francji czy Portugalii no, zupełnie inaczej będą to postrzegać. No, po prostu są daleko, tak? I nigdy takiego doświadczenia. Specyficzny stosunek do Rosji taki poprzez kulturę w dużej mierze, ale i także poprzez to, że jednak w czasie tych wojen napoleońskich zostali podbici. To i, prawda. I mają taki pewien kompleks Rosji. Znaczy był jeszcze do niedawna, ja mam nadzieję też, że się skończył, taki głupi romantyzm prorosyjski, który wydaje się miał takie podłoże czysto estetyczne, takie na zasadzie wielka literatura rosyjska i tak dalej. I miejmy nadzieję, że to się skończyło, bo to była też taka hybrydowa broń Rosji, ta tarcza wysokiej kultury, gdzie oczywiście jest to jakiś tam margines i później bardzo ciekawie też
literaturoznawcy zaczęli się wypowiadać, że tam można też odkryć duszę rosyjską, no, ale niekoniecznie taką, jaką byśmy chcieli idealizować. Że często tylko właśnie w tej kulturze nawet wysokiej są swego rodzaju źródła imperializmu. Źródła i odzwierciedlenie też mentalności. Dlatego właśnie my mieliśmy taki wybór cywilizacyjny, to znaczy wybór. Myśmy tego wyboru cywilizacyjnego dokonali, przyjmując łacinę jako język urzędowy w Polsce jeszcze w czasie I Rzeczpospolitej. I jakoś dziwnym trafem my nigdy nie mieliśmy takich wątpliwości, do którego kręgu kulturowego Polska należy. My byliśmy, i to mówią kronikarze, pisali, którzy przyjeżdżali do Polski w wieku powiedzmy XVI, że można było się po łacinie porozumieć z tą warstwą powiedzmy lepiej wykształconą. I dopiero całkiem niedawno pojawił się taki jakiś dziwny nurt w polskiej polityce, który zaczął to kwestionować, czy my jesteśmy częścią Zachodu, czy Wschodu, a może jakieś panslawizmy powracały, tak? Jakieś takie idiotyczne skrypty po prostu też ochrany carskiej niemalże, tak? No, czy widać było tutaj, skąd się nagle wzięło to zawahanie, tak? My się w 1989 roku opowiedzieliśmy po stronie Zachodu. My się w 2004 roku, czy w 2003 w referendum opowiedzieliśmy po stronie Zachodu, czyli po stronie Europy, a w tym momencie nagle jakimś dziwnym trafem gdzieś w sieci zaczęło nas ciągnąć na wschód. Dokładnie. Gdzie my nigdy nie chcieliśmy być i nigdy nie patrzyliśmy w tamtą stronę. Nawet taka prawda, że większość naszych powstań była zawsze wymierzona właśnie we wschodniego oprawcę. 9 czerwca, niedziela, wybory. Pan ma tutaj piękną przypinkę. Wykorzystaj swój głos. Dokładnie. No więc pytanie zasadnicze. Dlaczego wykorzystanie tego głosu i wzięcie udziału w tej elekcji jest takie ważne? Z tego samego powodu, z jakiego głosowaliśmy w 1989 roku, z tego samego powodu, z jakiego głosowaliśmy w referendum akcesyjnym, z tego samego powodu, z jakiego głosowaliśmy 15 października w wyborach do Sejmu i Senatu. Żeby zmienić coś, żeby pokazać naszą sprawczość. My głosujemy po to, żeby nasza rzeczywistość, którą jednak kształtują politycy, którą kształtuje i polski Sejm, i Parlament Europejski, bo my działamy na podstawie i w granicach prawa, a prawo powstaje w Sejmie czy w Parlamencie Europejskim, żeby czynili to ludzie, którym my ufamy, i czynili to ludzie, o których wiemy, że będą to robić dobrze, profesjonalnie, że znają się na rzeczy, że rozumieją to, czym się będą zajmować. Tak? Bo tutaj chodzi o też zrozumienie miejsca Polski w świecie, w Unii Europejskiej i, no, i samej, jest kompromis, samej tak? istoty też właśnie podejmowania tej decyzji i tego, jak ważne jest to, że 70% prawa powstaje w Parlamencie Europejskim. I jak ważne jest to, żeby tam zasiadły osoby kompetentne, posiadające wiedzę, ale też posiadające głębokie doświadczenie krajowe. Bo cała idea Parlamentu Europejskiego polega na tym, że kiedy kształtuje się europejskie prawo, to ono musi uwzględniać specyfikę krajową. Każdy kraj Unii Europejskiej jest trochę inny. Tak? My z jednej strony, z perspektywy powiedzmy już wspomnianego Chińczyka, jesteśmy bardzo do siebie podobni. Czasami nawet poszczególne państwa Unii Europejskiej w niektórych aspektach są bardziej do siebie podobne niż poszczególne stany Stanów Zjednoczonych. Chociażby w kwestiach powiedzmy prawnych czy gospodarczych. Tak? Tutaj kary śmierci nie mamy w żadnym z państw europejskich. Tak? No i, ale z drugiej strony jesteśmy różni i tak jak głosi hasło Unii Europejskiej, zjednoczeni w różnorodności. I Parlament Europejski zapewnia właśnie tę różnorodność. Tutaj nikt nigdy nie chciał odbierać nam tej specyfiki. W tym jest nasz skarb, nasze piękno i nasza wartość. Dlaczego? I chodzi o to, żeby po prostu posłowie, posłanki z Polski w Parlamencie Europejskim potrafili w taki skuteczny sposób
to, co najlepsze z Polski, to, z czego my jesteśmy dumni, to, co nam na co dzień pomaga, to, dzięki czemu właśnie osiągnęliśmy sukces, przekładać na ten język prawa europejskiego i właśnie mówić swoim kolegom i koleżankom z innych krajów o tak ważnych rzeczach, jak chociażby to, o czym rozmawialiśmy, czyli zagrożenie ze strony Rosji. Dlaczego w tym czasie tak ważna jest wysoka frekwencja w tych wyborach? Dlaczego ona jest ważna? No dlatego, żebyśmy też pokazali, że Polska dla nas jest ważna, bo jeżeli my głosujemy w... Ale chodzi też pewnie o siłę mandatu tych naszych polityków, którzy w Brukseli wylądują. Też o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu pokazać, że to nie są osoby, które wybrane zostały kilkoma głosami gdzieś przypadkowo, tylko że my naprawdę jako społeczeństwo wierzymy, że ta osoba, która jest sprawdzona, o której my wiemy, której ufamy, będzie nas dobrze reprezentować. I jeżeli stanie za takim posłem czy posłanką, kandydatem kilkadziesiąt tysięcy głosów, co jest dużo powiedzmy w skali takiego okręgu wyborczego, no to wiadomo w tym momencie, że to nie jest osoba przypadkowa, która gdzieś tam się dostała do Parlamentu Europejskiego. My bardzo dużo słyszymy w tej chwili o różnych funduszach, pieniądzach i tak dalej. Poseł do Parlamentu Europejskiego otrzymuje wszyscy, tak jak 720 będzie w parlamencie, to samo wynagrodzenie. To też tak jak w czasach rzymskich była taka koncepcja, że po prostu no, senatorowie, którzy mają po prostu wynagrodzenie, będą mniej podatni na przykład na jakieś pokusy, na korupcję i tak dalej. I tutaj tak samo pamiętajmy o tym, że do polityki nie powinno się iść po to, żeby zarobić pieniądze. Dokładnie. Czy żeby wykorzystać jakieś instrumenty, które mają służyć do innych celów, do własnego celu, tak? Czy nieuczciwie. I realizować projekty dla dobra społecznego. Bardzo ważne jest to, że my myśląc o Polsce, myśląc o przyszłości naszego kraju w Europie i w świecie, musimy postawić na profesjonalizm, na uczciwość, na taką przejrzystość też tego, żebyśmy my mogli i mamy do tego pełne prawo później taką osobę, którą wybierzemy, rozliczać, żeby ten poseł czy posłanka mówili nam, co robią, żeby nas informowali, żebyśmy my wiedzieli, a to oczywiście jest możliwe, bo parlament jest w pełni transparentny, przejrzysty i byli z tych osób dumni i cieszyli się, że tak, oddałam głos, zrobiłam to dobrze i do dziś, przez całe 5 lat kadencji, nie cofnąłbym tego głosu, bo mój kandydat czy moja kandydatka sprawdza się i robi pracę na co dzień dla dobra Polski, dla dobra regionu, dla dobra mojego miasta, mojej rodziny, dla mnie samego. Mhm. Na koniec chciałem zapytać jeszcze o taką kwestię, ponieważ te wybory odbywają się raz na 5 lat, czyli można pewne rzeczy zapomnieć. Czy ten akt wyborczy czymkolwiek różni się od tego, jak głosujemy na posłów i senatorów w polskim parlamencie? On się dużo nie różni, dlatego że wybory do Parlamentu Europejskiego w każdym kraju opierają się na ordynacji krajowej. Jest bardzo prosty, można powiedzieć prostszy niż w wyborach do Sejmu i Senatu, czy w wyborach samorządowych. Po prostu mamy listę, mamy jednego kandydata. Głosowanie przypomina niemalże identycznie wszystkie inne wybory, więc nawet... To są te same lokale wyborcze, tak? To są te same lokale wyborcze, ale na wszelki wypadek wejdźmy sobie na stronę Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl i sprawdźmy, gdzie jest nasz lokal wyborczy. Sprawdźmy, jak głosować. Nie zapomnijmy dowodu, nie zapomnijmy dokumentu tożsamości i wykorzystajmy swój głos, bo inaczej kto inny wykorzysta ten głos za nas. I to jest bardzo dobra puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie naszego programu Wspólnie EU.